Stanisław Aniołkowski, mistrz Polski, kolarz jeszcze, bo to tak w kolarstwie się mówi, do końca roku CCC Development Team, no ale od przyszłego roku Bingol, Waloń, Brasel. Staszku, powiedz mi, jest troszkę rozczarowanie, no bo jednak blisko było tego World Touru, wydawało się, że to właśnie w tej najwyższej klasie wylądujesz, jednak do tego kontraktu nie doszło, powiedz, jest rozczarowanie? Nie, no, nie mogę być rozczarowany. No, też trafiam do drużyny prokontynentalnej, która będzie miała bogaty kalendarz. Już z zeszłego roku naprawdę można było zobaczyć, że jadą wiele prestiżowych wyścigów. Dużo się ścigają z worldtourowcami, także myślę, że okazję do ścigania na najwyższym poziomie będę miał. Praktycznie wszystkie wiosenne klasyki są w kalendarzu tej ekipy, także będzie się gdzie pokazać i myślę, że nie mam czego żałować. No na pewno nie żałuję, jestem zadowolony, bo trafiam do tej ekipy też jako zawodnik, który ma walczyć. No tak, teraz nie chcę mówić, że jako lider, natomiast no to wszystko wyjdzie gdzieś po pierwszych zgrupowaniach. Drużyna na mnie liczy, powiedzieli, że będą stawiać na mnie na wyścigach, że będę miał pomoc zespołu, także to też na pewno w tej drużynie otrzymam więcej szans jazdy dla siebie niż gdzieś w drużynie worldtourowej. Być może to wyjdzie mi na korzyść. Zobaczymy. No, grupa może nie jest aż tak dobrze znana polskim kibicom, ale to jest jednak bardzo solidna ekipa i ten kalendarz startów, jak ja sobie dzisiaj spojrzałem, co będziesz miał możliwość pojechać, co oni jeździli w tym roku, no to są naprawdę, no w Belgii to są właściwie wszystkie wyścigi, to są wszystkie wyścigi webturowe, od tych najważniejszych klasyków, od Monumentów, przez Big Bang Tour, przez inne imprezy, są wyścigi we Francji, a więc no będziesz miał właściwie rok w ekipie, która jeździ wyścigi takie, o których zawsze mówiłeś, bo ty mówiłeś o tych klasykach, mówiłeś, że to są te wyścigi, w które celujesz, no to te wyścigi w tej ekipie będziesz miał. Tak, no to też było dla mnie ważne, by gdzieś dalej rozwijać tą moją specjalizację. Gdzieś określam się właśnie w tym kierunku takiego kolarza szybkościowego i klasykowca. Zbytnio jeszcze nie myślę o wielkich turach, no natomiast ta drużyna mi właśnie da te klasyki. Będę miał możliwość sprawdzenia się na tej arenie już międzynarodowej na najwyższym poziomie. I zobaczymy, z jakiej strony się pokażę, gdzie będzie moje miejsce w szeregu. I być może uda się powalczyć na tych wyścigach. Na pewno będę się starał przygotować tą formę tak, by pokazując jeszcze koszulkę biało-czerwoną, pokazać się tam z jak najlepszej strony i walczyć o jak najlepsze miejsca dla drużyny. No tak, miejmy nadzieję, że trzymajmy kciuki za to, żebyś miał więcej szans niż Michał Paluta pokazania się w tej koszulce biało-czerwonej, bo rzeczywiście ta pandemia nam troszkę rozwaliła kalendarz wyścigów w tym roku. W przyszłym roku też nie wiemy jeszcze ciągle, jak to będzie wyglądało. Wyścigi w Australii odwołane, ale jak widzieliśmy, te wyścigi w Belgii na przykład odbyły się te najważniejsze, więc wygląda na to, że ten kalendarz będzie w przyszłym roku już w miarę normalny. I że rzeczywiście będziesz miał gdzie walczyć. Powiedz mi już jakiś wstępny swój kalendarz znasz? Kiedy jakieś zgrupowania, kiedy poznasz się bliżej z ekipą? Wstępnie drużyna tutaj planuje zgrupowanie w listopadzie lub w grudniu. Natomiast to będzie bardziej takie zgrupowanie integracyjne. Termin, no też tak te 2 miesiące tutaj są podane ze względu na to, że ekipa będzie się musiała dostosować do wszystkich obostrzeń i sytuacji związanej w danym kraju z pandemią. No wiemy, że w tej chwili w Belgii nie jest ta sytuacja najlepsza. Ja w zeszłym tygodniu byłem w Belgii, byłem obejrzeć całą siedzibę drużyny. Jeszcze przed podpisaniem kontraktu główny menadżer właśnie mnie zaprosił, bym mógł sobie to zobaczyć i przemyśleć na spokojnie. Także takie grudniowe, myślę, że w grudniu na pewno już będzie to zgrupowanie integracyjne, później w styczniu. Również ekipa planuje 2 zgrupowania do 8 dni każde. W lutym już zaczynamy starty. W lutym bodajże już jest chyba około 10 ponad startów, także też ekipa będzie jeździć na 2 składy. Część zacznie we Francji, część gdzieś na Dalekim Wschodzie i myślę, że no tak wczesny
Początek sezonu to też będzie dla mnie pewna nowość, natomiast zapewni mi to odpowiednie przygotowanie właśnie do tych klasyków wiosennych już na bardzo wysokim poziomie. A powiedz parę słów o tym, jak wyglądały negocjacje i jak ta siedziba wygląda. Robi wrażenie siedziba Bingle Valami Brussel? No, negocjacje wyglądały tak, że w zasadzie zostałem zaproszony do Belgii właśnie, by rozmawiać o kontrakcie, by zobaczyć, jak wygląda drużyna od środka. Bardzo też na to naciskał główny menadżer. I tak przez telefon za bardzo nie chcieli rozmawiać, bo wiedzieli, że wolą się spotkać i zobaczyć, poznać się wzajemnie. Także to też było bardzo fajne. No, siedziba drużyny. jak to ująć? No, jak to siedziba, tak? Bardzo dużo, duże hangary, dużo miejsca, dużo samochodów, to co mogłem zobaczyć. Podobnie do tego, co mieliśmy również tutaj w zespole CCC Development Team. Belgia to kraj rozkochany w kolarstwie. Tam te tradycje wszędzie są bardzo, bardzo silne, bardzo pielęgnowane. Także no, od tej strony chyba też trafiasz w dobre miejsce. No tak, no, myślę, że kolarstwo też w Belgii jest takim sportem narodowym. Stąd też wiele, wiele wyścigów w tym kraju, wiele też monumentów, które się tam rozgrywają i wyścigów tych najwyższej rangi. No myślę, że trafię w dobre środowisko, że na pewno będę się mógł dużo nauczyć i zdobyć tego cennego doświadczenia właśnie wśród takich ludzi, no, którzy kolarstwem zajmują się od zawsze i mają ogromną wiedzę, ogromne doświadczenie, zarówno od całej obsługi tej drużyny, jak i też kolarzy, którzy będą jeździć w przyszłym roku w tej drużynie. No, na pewno będzie to dla mnie olbrzymia szansa i też duży ten postęp w karierze. Jakby, jeśli chodzi o samo zdobycie doświadczenia. Czyli traktujesz to jako krok do przodu. Nie jesteś rozczarowany tym, że to nie jest od razu World Tour, ale traktujesz to jako krok do przodu. Ja tak sobie spojrzałem na kolarzy jeżdżących w tej ekipie. No między innymi Lipins po roku w tej ekipie podpisał kontrakt z drużyną Trek Segafredo. No bo rozumiem, że to też dla ciebie ma być taki krok. To nie jest ta docelowa ekipa, ale ma to być krok w kierunku World Touru kolejny. Znaczy, no na pewno będę się starał robić wszystko, by w tym World Tourze się pojawić, czy to będzie z ekipą Bingal, Valoni, Brussel, bo być może też awansują kiedyś do World Tour. No tego teraz nie wiem. Na pewno robię wszystko w tym kierunku, by się rozwijać. Jak mówiłem, nie żałuję na pewno podjęcia takiej decyzji, że związałem się z ekipą drugiej dywizji, no bo daje mi to świetne. No ta ekipa z tym kalendarzem daje mi naprawdę dużo możliwości do tego, by się pokazać na tych największych wyścigach, także na pewno nic nie tracę, a trafiając do takiego środowiska, o którym mówiliśmy, które żyje kolarstwem cały ten kraj, no to na pewno będę miał tam duże szanse rozwoju. A powiedz mi jeszcze tak osobiście, jakieś twoje osobiste cele na ten przyszły rok? Po prostu pokazać się, czy masz jakieś takie inne plany? Masz jakiś wyścig w głowie na przykład, w którym szczególnie chciałbyś się pokazać? Robisz takie plany, czy nie? Czy po prostu krok do przodu i ważny rok, żeby się pokazać? No, wstępnie otrzymałem kalendarz, także dopiero będę planował sobie tak naprawdę tą ścieżkę i dochodzenie do optymalnej formy w sezonie. Na pewno te wiosenne klasyki, no to dla drużyny jest jeden z takich punktów kulminacyjnych sezonu, gdzie będą się chcieli pokazać z dobrej strony, no ja będę chciał im oczywiście w tym pomóc. Natomiast też z tyłu głowy miałem to, że w przyszłym roku Mistrzostwa Świata są we Flandrii i naprawdę obściganie w tym terenie będzie dla mnie bardzo, bardzo ważne i będę się starał zrobić wszystko, by znaleźć się w składzie reprezentacji Polski na ten wyścig i jeśli tak będzie, to się pokazać z jak najlepszej strony na Mistrzostwach Świata, by polska reprezentacja mogła osiągnąć jak najlepszy wynik. No, w tym roku byłem w Imoli, czułem tą atmosferę,
Między innymi też właśnie dlatego dostałem powołanie na te Mistrzostwa Świata, by się obyć z taką rangą z rangą takiego wyścigu. No i na pewno będę dążył do tego właśnie, by się dostać do reprezentacji Polski, by zostać powołanym i dać z siebie wszystko. To będzie taki mój cel. No i oczywiście obrona tytułu Mistrza Polski. No. Wszystkie te pozostałe wyścigi, które będę jechał z drużyną, to po prostu muszą przeanalizować i z moim trenerem Jakubem Pieniążkiem i się również do nich przygotować jak najlepiej. Rozumiem, że jakby też masz za co podziękować ekipie CCC Development Team, bo jak sam mówiłeś, no miałeś zabezpieczone w tej ekipie właściwie wszystko, o czym marzy kolarz, który jest w tym wieku, który chce się rozwijać. No tak, no naprawdę to, co mieliśmy w drużynie CT Development Team, no to teraz byłem w Belgii, zwiedziłem siedzibę tej drużyny. To wszystko to samo mamy na niższym poziomie w Polsce, w drużynie kontynentalnej. Jeśli chodzi o całe zaplecze samochodowe i też budynki, no drużyna naprawdę dawała duże możliwości, co zresztą pokazywali wszyscy zawodnicy jeżdżący w tej drużynie. Każdy z nich znacząco podnosił swój poziom i osiągał coraz to lepsze rezultaty. No na chwilę obecną myślę, że z drużyną jest ciężko, natomiast ja dalej głęboko wierzę i gdzieś mam nadzieję, że ekipa przetrwa i będzie dalej istniała. Co do podziękowań, no na pewno bardzo bym chciał podziękować przede wszystkim sponsorowi, panu Dariuszowi Miłkowi za to, że nas wspierał. I mogliśmy się pokazywać na całym świecie, bo ścigaliśmy się naprawdę w wielu krajach. Również naszym dyrektorom sportowym, dyrektorowi Tomaszowi Brożynie i prezesowi Robertowi Krajewskiemu, no, za to, że dali nam szansę ścigania się w tym zespole. Bo to oni głównie decydowali, kto będzie jeździł w składzie i dobierali nam takie wyścigi, no, że każdy z nas osiągał postęp, robił kolejny krok w przód w swojej karierze. No i oczywiście całej obsłudze, która z nami współpracowała, masażystom, mechanikom, wszystkim w biurze, wszystkim tym, z którymi miałem kontakt w drużynie CCC, bardzo, bardzo dziękuję, bo to tak naprawdę w tej drużynie zrobiłem chyba największe postępy w mojej karierze i spełniłem swoje marzenia, zostając mistrzem Polski. Także na pewno na długo zostanie mi w pamięci czas spędzony w CCC Development Team. Ile miałeś zwycięstw w tym roku? W tym roku miałem 7 zwycięstw. No, podobnie jak w zeszłym roku, też ta szczęśliwa siódemka była ze mną. Bo powiem ci, że twoja nowa ekipa w poprzednim sezonie miała 7 zwycięstw, w tym sezonie niestety ani jednego, no bo ten kalendarz wyglądał jak wyglądał i było też mniej możliwości rywalizacji, ale mam nadzieję, że w przyszłym sezonie to znowu będzie przynajmniej 7 i że część z tego, no to będzie twoje dzieło. No miejmy nadzieję. No, liczę, że dalej będę robił taki progres, że zacznę dobrze sezon od tego przełamania, które, jak już w wielu wywiadach mówiłem, jest najważniejsze, by przełamać się na początku, bo później z każdym kolejnym startem, gdzieś gdy nie odnosi się tego sukcesu, nie ma przełamania, jest coraz ciężej, jest coraz większa presja. Także na pewno będę się starał już w tych wyścigach w lutym odnieść jakiś znaczący sukces, by później, tak jak w tym roku, ten worek ze zwycięstwami się rozwiązał i było zwycięstwo za zwycięstwem. Ja ci życzę przede wszystkim po pierwsze zdrowia, bo to jest najważniejsze, nie tylko w tych czasach, ale zawsze generalnie i nie tylko w sporcie, ale po drugie tego normalnego kalendarza, żebyś rzeczywiście mógł się przygotować już normalnie razem z drużyną do tego nowego sezonu i żeby to rzeczywiście był krok w dobrą stronę, żebyśmy się mogli pocieszyć, bo ja to się strasznie cieszę, bo to jest mnóstwo wyścigów, które pokazujemy. W Polsce można je obejrzeć na antenie Eurosportu, więc no, być może to mnie się przytrafi też komentowanie niektórych twoich zwycięstw w przyszłym sezonie.
Tak, no, no mam nadzieję, że kibice również będą oglądać, będą mogli śledzić moje dalsze losy. I przede wszystkim no, ciąży na mnie gdzieś ten ciężar godnego reprezentowania koszulki Mistrza Polski. Także to też będę się starał zrobić jak najlepiej, pokazywać tą koszulkę, byście mieli o czym mówić i by była widoczna gdzieś z przodu peletonu, a nie gdzieś na końcu. No to niech to będzie przede wszystkim motywacja, a nie ciężar. Niech ci za bardzo nie ciąży, Staszku. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i trzymam kciuki. Myślę, że mogę to powiedzieć w imieniu wszystkich kibiców, których w tym roku zachwycałeś swoją jazdą. Trzymamy kciuki, żeby w przyszłym sezonie było jeszcze lepiej. Dziękuję bardzo i pozdrawiam również wszystkich.